Dzień dobry, Nina z Yoga Yang się kłania. Jak się dzisiaj macie? Gotowi na kolejną praktykę i po kolejną dawkę energii? Oczywiście, że tak. Pamiętaj, że w zdrowym ciele zdrowy duch i każdy ruch fizyczny jest niesamowicie korzystny dla Twojego ciała. Twoje ciało jest niesamowicie szczęśliwe i czuje się i funkcjonuje zdecydowanie lepiej. Dzisiaj główną gwiazdą maty jest Bekasana, pozycja żaby. Bardzo korzystna pozycja asana. A dlaczego? Bekasana poprawia elastyczność całego ciała, bo tak naprawdę dość intensywnie pracuje kręgosłup, nogi, klatka piersiowa, ramiona i szyja. Ta asana powoduje piękne otwarcie klatki piersiowej, poprawiając oddychanie, ponieważ wykonujemy wygięcie pleców, a tuł wywiera nacisk na górną część klatki piersiowej, co zwiększa jej otwarcie i lepsze oddychanie. Pozycja żaby pomaga w trawieniu, ponieważ mamy piękny masaż dolnej części brzucha, a to poprawia i wzmacnia układ trawienny. Narządy wewnętrzne lepiej funkcjonują, a narządy rozrodcze są pobudzane do pracy. Pomaga w wyrównaniu poziomu hormonów w organizmie. Poprawia funkcjonowanie trzustki, ponieważ wydzielany jest hormon insuliny. Nadnercza, które znajdują się nad nerkami, są aktywowane w tej asanie właśnie poprzez rozciąganie i ucisk w górnej części brzucha. Nadnercza pełnią ważną rolę w regulacji wybuchu energii i ciepła. Także, jak widzicie, bardzo korzystna asana. Ale pamiętaj, że celem praktyki wcale nie jest wykonanie tej końcowej asany. Celem praktyki jest właśnie przygotowanie się do niej. Będziemy mieli piękne otwarcie klatki piersiowej, wzmacnianie nóg, nabieranie właśnie siły w ciele i elastyczności w kręgosłupie. Także naprawdę bardzo korzystna jest cała praktyka. Będziemy wykonywać pozycję pół żaby. Również ona może być czasami problematyczna ze względu na właśnie staw skokowy, śródstopie, tak? Ale tak jak mówię, szanuj ograniczenia w swoim ciele, wszystko rób z uważnością i naprawdę w spokoju i bez takiej spiny, bym powiedziała, tylko traktuj to jako taką przygodę z jogą, a wcześniej czy później niektóre asany naprawdę będą w zasięgu Twoich możliwości. Bardzo jestem ciekawa Twoich spostrzeżeń czy Twojego samopoczucia po praktyce, także bardzo będę wdzięczna za komentarz, łapkę w górę i oczywiście subskrypcję. To co, zaczynamy? Najpierw zacznijmy sobie na chwili takiego uziemienia się na macie. Chcę, abyś odłożyła dłonie na brzuchu. Kciuki dotykają żeber. Pamiętaj, że cały czas oddychamy nosem, nabierasz głębokiego wdechu, kierując powietrze najpierw do klatki piersiowej, do żeber, a później do jamy brzusznej, tak, żeby aktywować przeponę. Przepona to taki parasol. Jak nabieramy powietrza, płuca się rozchodzą, zwijamy parasol. Jeżeli wydychamy powietrze, parasol się rozkłada i właśnie przy wydychaniu powietrza najbardziej staraj się wydłużyć ten wydech, tak żeby ten parasol naprawdę był dobrze rozłożony. Ok, zamknij oczy, wydłuż odcinek szyjny, otwórz klatkę piersiową. Będę cię prowadziła. Pamiętaj, wdech nosem do jamy brzusznej i długi wydech. Ok, wdech. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zatrzymaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wydech, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wdech, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, zatrzymaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wydech, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ostatni raz wdech, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, zatrzymaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wydech, 1,
dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Trzy głębokie wdechy i wydechy w swoim własnym rytmie. Dobrze, otwórz już oczy. Ok, ręce góra, wdech. Wydłuż tutaj odcinek szyjny. Załóż koronę, barki w dół i z wydechem skręć się w prawą stronę. Wydłuż plecy, weź wdech i skręcaj się dłonią. Jeszcze możesz generować większy skręt. Spójrz za siebie. Góra, wdech do centrum. Spójrz na sufit i w drugą stronę skręć się. Góra, wdech. Prawa ręka mata, lewa przeciąga. Ręka po skosie. Prosto przyciąga, wydłuża bok tułowia lewy. Góra, wdech. I druga strona, prosta ręka po skosie za głową. Dobrze, góra, wdech. I jeszcze raz. Prawą stronę. Góra, wdech. I druga strona. Dobrze, ręce góra, wdech. I teraz prawa ręka na plecach, druga przechodzi na dół i postaraj się chwycić za palce, co nie musi oczywiście wyjść. Łokieć do góry, otwieram już klatkę piersiową, obręcz barkowa pracuje, będzie nam potrzebna. Tak, mamy pozycję gomukhasany w rękach, przytrzymaj jeszcze chwilę. Pamiętaj, że każda strona jest inna, inaczej nam ciało funkcjonuje na jedną i drugą stronę, ponieważ nie jesteśmy symetryczni. Dobrze, powolutku, uwolnij, uwolnij. Ręce do góry i druga strona. Ręka na plecy, druga z tyłu i chwyć, jeżeli możesz. Łokieć do góry. Ja mam z tej strony łatwość, łatwiej mi dostać. Mam taki większy zakres. Ok, przytrzymaj, otwieraj klatkę piersiową, łokieć ciągnie do góry. Krowi pysk w rękach, gomukhasana. Dobrze, ręce do góry, ręce wyprostowane przed sobą, prawa ręka nad lewą i zaplatamy przedramiona, ręce, dłonie, tak jakby chciały klasnąć. Garuda w rękach, czyli orzeł. I teraz odsuwasz łokcie od klatki piersiowej, przedramiona prostopadłe do podłoża, przytrzymaj. Jeszcze chwila. Dobrze, uwolnij. I teraz druga strona, druga ręka. Jeszcze chwila. Rozciągamy mięśnie grzbietu. Dobrze, wyjdź z pozycji. Palce, dłoni razem w ciasny koszyczek. Rozgrzejemy nadgarstki. Nadgarstki też pełnią ważną rolę dzisiaj, ponieważ w bekasanie będziemy musieli tak jakby skręcić palce dłoni do przodu, będziecie widzieli. Co może być problematyczne, zwłaszcza, że tutaj musi być to skoordynowane z pracą barku, z otwarciem klatki piersiowej. Dobrze, jeszcze ręce wyprostowane, pięści. Palce zaciśnij i na zewnątrz krążenia i do środka. No i myślę, że daliśmy ciału sygnał, że coś będzie się działo. Dobrze, przejdźmy do klęku podpartego. Pamiętaj, palce rozpostarte, nadgarstki nad barkami, kolana na szerokość bioder, stopy również wklęsłe plecy, pozycja krowy, zaokrągli kot, wklęsłe plecy. Zaokrągli, wklęsłe plecy, zaokrągli, proste plecy i jeszcze kolana do siebie, usiądź pośladkami na piętach, ręce do tyłu, spleć w koszyczek i jeszcze otwórz klatkę piersiową i ręce wyprostowane i ten koszyczek odsuwaj od pośladków, jeden, zostaniemy do pięciu, dwa, trzy, już mamy fajne otwarcie klatki piersiowej. Cztery. Pięć. Dobrze, już wyjdź z pozycji i ponownie przejdź do klęku podpartego.
Prawa ręka wyprostuj i unieś, i lewa noga wyprostuj i unieś. Kciuk patrzy do góry. Jeden. Zostaniemy. Do pięciu. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze. Ugnij nogę w kolanie i chwyć za kostkę. I kolano do sufitu, ale tym samym odsuwamy piętę od pośladka. Jeden. Pozycja tygrysa. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze. Wyprostuj rękę, wyprostuj nogę. Odstaw na matę i zrobimy na drugą stronę. Lewa ręka unieś, wyprostuj. Prawa noga unieś, wyprostuj. Kciuk patrzy w górę. Jeden. Dwa. Trzy, cztery, pięć, dobrze. Ugnij nogę w kolanie i dłoń chwyta kostkę. Kolano do sufitu, kostka od pośladka. Zapomniałam powiedzieć, aby nie napinać mięśni twarzy, być w takim półuśmiechu. Ogólnie nie napinać mięśni ciała, starać się w asanach rozluźniać, zwłaszcza tych trudnych, problematycznych dla nas. I cały czas obserwować oddech. Cały czas, a najlepiej również stosować oddech ujjayi, czyli przy wdechu literka A, wyobrażamy sobie, że mówimy, a przy wydechu literka H, oczywiście wszystko przez nos, oddychamy przez nos. Ok, wyprostuj nogę, wyprostuj rękę, odstaw na matę. Ok, zadrżyj palce stóp i przejdź do psa z głową do dołu. I ustaw swojego psa delikatnie pięty na zewnątrz, tak żeby zewnętrzne krawędzie stóp były równoległe z dłuższymi krawędziami maty. Najważniejsze są tutaj proste plecy. Tak, ramiona rotujemy na zewnątrz, uszy w linii z ramionami. Wpatruj się w środek maty i przenoś ciężar z dłoni na stopy, tak żeby nie obciążać nadgarstków. Dobrze. Prawa stopa, krok do przodu, dostaw lewą. Wydłuż plecy, spójrz przed siebie, pochylenie. Utkatasana na wdech, zostań w utkatasanie. Pilnuj, żeby odcinek lędźwiowy był aktywny. Jeden, zostaniemy do pięciu. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć, dobrze. Urdhva Hastasana i Tadasana, pozycja góry. Mam nadzieję, że masz się dobrze. Idziemy dalej. Utkatasana wdech i skłon do przodu. Wydłuż plecy, spójrz przed siebie, przejdź do deski. Kumbhakasana, wdech i z wydechem Chaturanga Dandasana, kij podparty w czterech punktach. Wdech, pies głową do góry. Urdhva Mukha Svanasana. Mamy już bardzo fajne wygięcie kręgosłupa. I Adho Mukha Svanasana, pies głową do dołu. W tej pozycji prawa noga uniesie do góry, zrotuj na zewnątrz i ugnij nogę w kolanie i kolano do sufitu ciągnie, a pięta do pośladka. Otwieraj tu biodro tyle, ile możliwe. Jeden, przytrzymamy. Dwa, trzy. Cztery. Pięć. Dobrze, wyprostuj nogę, zrotuj biodro, odstaw na matę i od razu zrobimy na drugą stronę. Lewa noga do góry, zrotuj biodro, ugnij nogę w kolanie. Kolano do góry, do sufitu, a pięta do pośladka. Stoimy na prostej nodze. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze, wyprostuj nogę, biodro zrotuj i stopa na macie. Dobrze. Lewa stopa, krok do przodu, dostaw prawo. Wydłuż plecy, spójrz przed siebie, pochylenie głowa, czubek głowy do maty. Utkatasana na wdech. Zostań jeden do trzech. Dwa. Trzy.
Urdhvahastasana, barki w duch i Tadasana, pozycja góry. Dobrze. Utkatasana, wdech i skłon do maty. Wydłuż plecy, spójrz przed siebie i przejdź do deski. Kumbhakasana, wdech. Z wydechem Chaturanga Dandasana, kij podparty w czterech punktach. I pies głową do góry, wdech. Przytrzymaj. I pies głową do dołu. Dobrze. Wdech. I kolana na matę. I teraz prawa stopa tuż obok prawej dłoni, tak żeby kolano było w linii z biodrem. Odsuwamy brzuch od uda, czyli tyło pochylenie miednicy. Ręce do góry, wygięcie kręgosłupa i spójrz w górę. Wschodzący księżyc. Dobrze. Mamy już delikatne wygięcie kręgosłupa. Lewa noga nam udo, czworogłowy uda nam pracuje. Przytrzymamy. Proste ręce ciągną do sufitu. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze. Wyjdź z pozycji dłonie na macie i wycofaj kolano. Zrobimy od razu na drugą stronę. Lewa stopa do przodu. Kolano w linii z biodrem. Ok, ręce przenieś do góry. Tyło pochylenie miednicy. Otwieramy klatkę piersiową. Jeden. Dwa. Proste ręce. Trzy wnętrza dłoni patrzą na siebie. Cztery dłonie na szerokość barków. Pięć. Dobrze. Wyjdź z pozycji. Wycofaj kolano. I ponownie to samo. Prawa stopa do przodu. Unieś się. I teraz wykonaj koszyczek z tyłu. Wyprostowane ręce. I jeszcze tak samo odsuwaj brzuch od uda. Otwórz jeszcze tak. Zbierz łopatki do tyłu. Wyprostowane ręce. I koszyczek odsuwamy od pośladków. Jeden. Spójrz w górę. Delikatne wygięcie. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze. Wyjdź z pozycji. Wycofaj kolano. I druga strona. Do przodu stopa. Unieś się do góry. Sprawdź. Tyło pochylenie miednicy. I dłonie w koszyczek. Proste ręce. Zbierz barki do tyłu. I dopatrzymy do góry. Wygięcie kręgosłupa. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze. Wyjdź z pozycji. Ostrożnie. Dłonie mata. Wycofaj kolano. Zadrzyj palce stóp. Pies głową do dołu. Dobrze. Prawa stopa. Krok do przodu. Dostaw lewą. Wydłuż plecy. Półskłon. I pochylenie. Utkatasana. Wdech. Pilnuj odcinka lędziowego. Jeden. Dwa. Trzy. Urdhvahastasana. Tadasana. Pozycja góry. Idziemy dalej. Utkatasana, wdech. I skłon do przodu. Wydłuż plecy. Spójrz przed siebie. Przejdź do deski. Kumbhakasana. Wdech. I z wydechem. Chaturanga Dandasana. Kij podparty w czterech punktach. Pies głową do góry. Urdhvamukhasvanasana. I Adho Mukha Svanasana. Dobrze, tutaj wdech i przejdź kolanami na matę. Teraz przejdziemy do pozycji jaszczurki, czyli prawa stopa w miejsce prawej dłoni, wycofaj lewą nogę do tyłu. Kolano cały czas w kontakcie z barkiem, zapadamy się biodrami, ale proste plecy i wydłuży odcinek szyjny i przytrzymamy jaszczurkę. Jeden, pamiętaj, koncentruj się na oddechu. Dwa. Cały czas go obserwuj. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze. I skręcona jaszczurka. Dłoń prawa. Rotuje kolano na zewnątrz. Stopa na zewnętrznej krawędzi. Dłoń na biodrze i skręć się. Jeszcze zapadnij się biodrami do maty. Bark do tyłu, łokieć do tyłu. Jeden. Dwa.
trzy, cztery, pięć, dobrze. I jeszcze prawa dłoń z tyłu za plecami, jakby chciała dotknąć lewego biodra grzbietem, albo jeszcze muska, matę palcami, jeden i jeszcze generuj większy skręt, dwa, trzy, cztery, pięć, dobrze, wyjdź z pozycji, ale ostrożnie, dłoń na matę, wyco, unieś się do góry delikatnie i wycofaj kolano. Dobrze, na drugą stronę, jesteśmy w klęku i teraz lewa stopa w miejsce lewej dłoni, wycofaj prawą nogę do tyłu, kolano w kontakcie tutaj z barkiem, zapadamy się do maty biodrami, wydłużamy odcinek szyjny, proste plecy, jeden, jaszczurka, dwa, trzy, cztery, pięć, dobrze i przechodzimy do jaszczurki skręconej, lewa dłoń, rotuje kolano na zewnątrz, stopa na zewnętrznej krawędzi, dłoń na biodrze, patrzymy za siebie, bark do tyłu, łokieć do tyłu, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, dobrze. I teraz grzbiet dłoni, muska, prawe biodro, albo jeszcze dłoń opada na matę tyle, ile może. I wygeneruj większy skręt. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze. Wyjdź z pozycji. Dłoń na macie i ostrożnie unieś delikatnie biodro. I wycofaj kolano do tyłu. Dobrze, zadrżyj palce stóp i mamy psa z głową do dołu. Zostań chwilę. Dobrze, wdech. I z wydechem lewa stopa, krok do przodu, dostaw prawą. Wydłuż plecy, spójrz przed siebie, pochylenie. Utkatasana, wdech. I tutaj zostańmy w utkatasanie. Odcinek lędziowy aktywny, ręce przenieś na dół i do tyłu, spleć koszyczek, barki do tyłu, łopatki do siebie i mamy taką utkatasana z koszyczkiem z tyłu, przytrzymaj, jeden, piękne otwarcie klatki piersiowej, dwa, czworogłowe pracują, wszystko potrzebne do bekasany, trzy, cztery, pięć, dobrze, wdech i dłonie matta, czubek głowy do maty skierowany i teraz dłonie przenieś do góry i ponownie barki do siebie, łopatki do siebie i wyprostuj ręce tyle, ile możesz i dłonie skierowane do sufitu, czubek głowy do maty, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, dobrze. Dłonie na opuszkach palców, wydłuż plecy, weź wdech i z wydechem przejdź do deski. Kumbhakasana, wdech i z wydechem Chaturanga Dandasana. Kij podparty w czterech punktach. Celowo to mówię, dwie nazwy, żeby było dłużej. I pies głową do góry. Urdhva Mukha Svanasana, nie uciekamy z psa, bo pies również jest bardzo korzystny, mamy już wgięcie. Tutaj w kręgosłupie, otwarcie klatki piersiowej i pies głową do dołu. Dobrze. Dobrze. I w tej pozycji przejdź jeszcze raz do deski, po to, żeby przejść do leżenia na brzuchu. Dobrze. Dłonie koło klatki piersiowej i przejdziemy do pozycji kobry. Klatka piersiowa uniesiona do góry, ręce delikatnie ugięte w łokciach, otwarcie klatki piersiowej, kość łonowa przyklejona, rzepki kolanowe, tak jakby się kierowały w kierunku ud, przytrzymamy. Dwa, Bhujangasana. Trzy, otwieraj klatkę piersiową. Cztery, wydłuż odcinek szyjny. Pięć, dobrze. A i krokodyl, dłoń na dłoni, czoło na dłoniach, odpocznij chwilę.
Dobrze. Jeszcze raz. Wdech, Bhujangasana, pozycja kobry. Wydech. Wdech, pozycja kobry, ale żeby przejść do pozycji świerszcza. Unieś nogi, stopy na szerokość bioder, dłonie tak 5 cm nad matą, ale tutaj unosimy klatkę piersiową, otwieramy ją i przytrzymamy. Salabhasana, pozycja świerszcza. 2, 3, 4, 5. Dobrze, krokodyl, na chwilkę odpocznijmy. Dobrze. Wdech. Bhujangasana. Wydech, opadnij. Jeszcze raz wdech. Bhujangasana. Ale z wydechem pozycja świerszcza. I teraz wdech. I z wydechem chwyć za kostki, ugnij nogi w kolanach. I kolana do sufitu, a pięty dalej od pośladków. Kolana na szerokość bioder. Nie rozszerzaj. Niech one się nie rozchodzą na boki. 1. Danurasana. Pozycja łuku. 2. Również piękne otwarcie w klatce piersiowej. 3. Wzmocnienie, uelastycznienie kręgosłupa. 4. 5. Dobrze, wyjdź z pozycji. Krokodyl na chwilę. Dobrze. Przejdź teraz do pozycji sfinksa, czyli przedramiona na macie, ramiona. Mamy kąt prosty tutaj między ramieniem a przedramieniem i zrobimy sobie taki mini teścik, pozycję półżaby, ale takie przygotowanie, nic na razie tak na siłę, tylko tak powolutku, delikatnie. Lewą dłoń skieruj do prawej dłoni i ugnij prawą nogę w kolanie. Teraz skręcamy się do tyłu i chwyć za stopy, za śródstopie. Na razie możesz tak, piętę do pośladka zbliżać, palce dłoni zobacz, że są do tyłu skierowane. Łokieć, on się nie rozchodzi na zewnątrz, tylko on jest cały czas jakby w pozycji czaturangi, czyli blisko żeber. I teraz już zobacz, czy dasz radę palce dłoni skierować na zewnątrz, to już jest dobrze. I tutaj też w zależności od tak naprawdę rozciągnięcia mięśnia czworogłowego, tak, uda, bo tak, jeżeli jest dobrze rozciągnięty, to możemy jeszcze bardziej piętę przybliżać do pośladka. I jeżeli spróbuj, czy dasz radę skierować palce dłoni do przodu, ale ten łokieć wędruje do tyłu. Ja tutaj klatka piersiowa oczywiście się nam otwiera, ale to jest pół bakasana, pół żaba, prawda? Arda bakasana, bekasana, przepraszam, bekasana. Ale w całej żabie musimy być skierowani do przodu barkami, prawda? Więc to będzie dość takie utrudnienie. Ale chwilę zostańmy. Dobrze, na drugą stronę, bo się zagadałam. Dobrze, i teraz prawa dłoń skierowana na w lewą stronę. Ugnij lewą nogę w kolanie. I znowu, najpierw za śródstopie. Dłonie skierowane, palce dłoni skierowane do tyłu. Łokieć do wewnątrz. Przenieś palce na zewnątrz dłoni. No i spróbuj. Czy dasz radę skierować palce dłoni do przodu i łokieć do wewnątrz, tak jak w czaturandze, i przytrzymaj. No i to jest taki sprawdzian. Jeżeli jesteś w stanie skierować palce dłoni do przodu, no to są szanse, że wykonamy końcową asanę, aczkolwiek tutaj też poważne, no takie spore otwarcie w klatce piersiowej jest ważne, obręcz barkowa. Ale oczywiście tyle, ile możemy. Dobrze, wyjdźmy z pozycji. Przyklej dłonie, kolana przyklejone, zadrzyj palce stóp i przejdź do psa z głową do dołu. Jest głową do dołu, przytrzymamy chwilę. Dobrze, lewa stopa, krok do przodu, dostaw prawą, wydłuż plecy, spójrz przed siebie i pochylenie. Utkatasana, wdech. Odcinek lędźwiowy pracuje, przytrzymaj do trzech. 1. 2. 3. Dobrze. Urdhva Hastasana i Tadasana, pozycja góry. Dobrze, staniemy na prawej nodze
i przejdź do małej Utthitasany, ale prawa ręka na plecach, druga przechodzi najpierw dołem i do tyłu i staramy się zapleść agrafkę i przytrzymaj. Otwieraj tutaj klatkę piersiową, łokieć do góry, kąt prosty w lewej nodze, palce skierowane do maty. Staraj się znaleźć jeden nieruchomy punkt, napiąć delikatnie mięśnie brzucha, wpatrywać się w ten punkt. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, dobrze. I z tej pozycji wycofaj kolano do tyłu, kolano w linii z kolanem, chwyć za kostkę, ręka prawa do przodu i synchronizuj. Pochylamy się do przodu, a kolano do tyłu i mamy takiego mini tancerza. Jeden, prosta noga, na której stoisz, dwa, trzy, cztery, pięć, dobrze. I z mini tancerza wycofaj nogę do tyłu, Anjaneasana. No i ustaw sobie tutaj Anjaneasanę, kolano w linii z biodrem. Otwieraj klatkę piersiową, ręce najpierw do góry, weź wdech i teraz ręce do przodu, na dół i znowu koszyczek i barki do siebie, ściągnij łopatki i odsuwaj koszyczek od pośladków i zapadaj się tu prawym udem, z tyłu noga prosta. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, dobrze. I z tej pozycji dłonie na macie i przejdź do jeźdźca. Biodra do maty, kolano do przodu, a pięta do tyłu i przytrzymaj. Odcinek szyjny wydłużony, proste plecy, dłonie na opuszkach palców mogą być też przyklejone. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, dłonie na macie. Przejdź do deski Kumbhakasana. Wdech i z wydechem Chaturanga Dandasana. Kij podparty w czterech punktach. Wdech, pies głową do góry, Urdhva Mukha Svanasana. I pies głową do dołu. Dobrze. Przejdziemy na początek i zrobimy wszystko na drugą stronę. Lewa stopa, krok do przodu, dostaw prawą, wydłuż plecy, spójrz przed siebie i skłon. Utkatasana, wdech do trzech. Jeden, odcinek lędźwiowy pracuje. Dwa, trzy, Urdhvahastasana i Tadasana. Mam nadzieję, że masz się dobrze. Ok, stoimy na drugiej nodze, lewa noga, prawa uniesiemy do góry, mała Utthitahasta, ale teraz lewa ręka z tyłu na plecach, prawa przechodzi w dół i palce dłoni się spotykają, łokieć ciągnie do góry, otwórz klatkę piersiową, palce stopy prawej skierowane do maty. Jeden, jeden nieruchomy punkt pomaga. Dwa, trzy, cztery, pięć, dobrze. I przejdziemy do takiego mini tancerza, czyli kolano wędruje do tyłu, chwytasz za kostkę, ręka do przodu i pochylenie do przodu, a kolano do tyłu i do góry. Jeden i przytrzymaj. Dwa, trzy, prosta noga, na której stoisz. Cztery, pięć, dobrze. I nogę wycofaj do tyłu, przejdź do Anjaneasany. Najpierw ustaw Anjaneasanę. Ok, wdech i ręce do przodu, na dół. Spleć z tyłu w koszyczek, barki do siebie, łopatki do siebie i odsuwaj koszyczek od pośladków. Z tyłu noga prosta, z przodu U dociągnie do maty. Jeden, dwa, trzy,
cztery. Pięć, dobrze. I dłonie na macie. Biodrami zapadamy się do maty, pozycja jeźdźca. Kolano ciągnie do przodu, pięta do tyłu i przytrzymaj. Jeden, jeździec. Dwa, z tyłu noga prosta. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze. Dłonie mata. Przejdź do deski. Kumbhakasana. Wdech. I z wydechem Chaturanga Dandasana. Kij podparty w czterech punktach. Pies głową do góry. Dobrze. I pies głową do dołu. Zostań na trzy oddechy. Dobrze. Przejdź do deski. Ok. I połóż się na brzuchu. I jeszcze raz przejdziemy. Wdech. Pozycja kobra. Kobry, unieś się do góry. Otwórz klatkę piersiową. Do trzech. Jeden. Dwa. Trzy. Opadnij. Ok. Jeszcze raz. Wdech. Kobra, żeby przejść z wydechem do świerszcza. Jeden. Dwa. Trzy. Dobrze. Dłonie na macie. I jeszcze raz. Wdech. Kobra. Wydech. Opadnij. Wdech. Kobra. I z wydechem świerszcz. Wdech. I złap za kostki. Kolana do góry. Pięty od pośladków. Danurasana. Kołyska do trzech. Jeden. Dwa. Trzy. Dobrze. Wyjdź z pozycji. I teraz dłonie. Pozycja sfinksa. Lewa. Przedramię lewe przeskierowane na prawą stronę. Ugnij prawą nogę w kolanie. Chwyć za śródstopie. Palce skierowane do tyłu. Palce skierowane na zewnątrz. I palce skierowane do przodu. Tyle, ile możesz. Jeden. Już to może być ograniczeniem, bo nie każdy może przykleić na przykład grzbiet stopy na matę, prawda? W niektórych asanach i to już może być dużym wyzwaniem. Dwa. Trzy, ale próbujemy, nie poddajemy się. Dobrze, ponownie sfinks i teraz prawa dłoń skierowana na lewą stronę. Ugnij lewą nogę, znowu palce na śródstopiu skierowane do tyłu, na zewnątrz. Pilnuj cały czas tego łokcia, żeby on był blisko żeber i palce skierowane do przodu. I do trzech. Jeden. Dwa. Trzy. Dobrze, wyjdź z pozycji. Ok. Dłonie koło klatki piersiowej. Unieś się, na przyklej kolana, unieś się do góry. Wykonamy teraz usztrasanę. Możesz sobie podwinąć matę, tak żeby kolana miały wygodnie. Ok. I możesz sobie, jeżeli masz gdzieś w pobliżu, położyć kostkę, ale nie musisz. Pilnuj po prostu ułożenia stóp, żeby były na szerokość bioder. Tak, bardzo często gdzieś tam nam się rozszerzają, więc to może być pomocne, ale niekonieczne. Dobrze. Pamiętaj, że kolana są w linii z biodrami. Tutaj pracuje nam obręcz barkowa, otwiera się, prawda? Więc nie wykonujemy czegoś takiego, że biodra wycofujemy do tyłu, tylko tu jest cały czas jedna linia, a klatka piersiowa wędruje do góry. Najpierw odłóżmy dłonie na biodrach, bierzemy wdech, pępek do kręgosłupa, wydłużamy się i dopiero z wydechem klatka piersiowa do tyłu, patrzymy delikatnie w górę i przed siebie. Jeden, dwa, trzy, cztery. Pięć, dobrze, dłoń teraz na lędźwiach i tak delikatnie możesz przejść do pionu, to nic nam tak naprawdę nie pomaga, ale taka mamy świadomość, że zabezpieczamy sobie odcinek lędźwiowy, także wychodzimy powolutku z usztrasany. Dobrze, przejdziemy o krok dalej, czyli teraz kciuki pod pośladki, a my tak jakbyśmy chcieli objąć uda, ta sama sytuacja. Wydłuż plecy, weź wdech, pępek do kręgosłupa i dopiero z wydechem
Tak. Łokcie tak do siebie w zasadzie. Otwieramy klatkę piersiową i tak jakby kciuki powodowały taki ruch wypychania kolce biodrowych do góry, do przodu. Jeden, dwa, trzy, cztery. Jędź, dobrze, dłoń na odcinku lędźwiowym, przejdź do pionu. Dobrze, i teraz zatrzyj palce stóp, no i może uda się dotknąć opuszkami palców pięt, ok? To jeszcze raz. Wydłuż odcinek szyjny, znaczy weź wdech, pępek do kręgosłupa, wydłuż odcinek szyjny i z wydechem klatka piersiowa do tyłu i dłonie na piętach i barki do siebie, łopatki do siebie. Otwieraj klatkę piersiową. Jeden, dwa, usztrasana na pozycja wielbłąda. Trzy, cztery. Jędź, dobrze, powolutku, dłoń na odcinku lędźwiowym. Ok, i ostatni raz nasza usztrasana. Teraz możesz odłożyć grzbiety stóp na macie i dotknąć pięt. Ale pamiętaj, tutaj cały czas linia nie kosztem wycofania bioder do tyłu. Ok, jeszcze raz. Wdech, pępek do kręgosłupa, wydłużamy tutaj kręgosłup i z wydechem do tyłu, do tyłu, do tyłu, tyle ile możesz, wypychaj. Kolce biodrowe do przodu. Patrzymy delikatnie w górę. Tutaj naprawdę nie patrzymy za siebie bardzo ten odcinek szyjny, żeby nie był bardzo napięty. Jeden, dwa, bo tutaj chodzi nam o otwarcie klatki piersiowej. Trzy, cztery. Jędź, dobrze, powolutku, dłoń na lędźwiach i przejdź do pionu. Okej. Okay. Dobrze, ja odłożę kostkę. Zadrzyj palce stóp i przejdź do psa z głową do dołu. Dobrze. Prawa stopa, krok do przodu, dostaw lewą, wydłuż plecy, spójrz przed siebie i pochylenie. Utkatasana, wdech. Zostańmy do trzech. Jeden, dwa. Pilnuj odcinka lędźwiowego. Trzy. Urdhvastasana i Tadasana, pozycja góry. Dobrze, stańmy sobie jeszcze raz. Stoimy na prawej nodze. Mała Utthitahasta, ale z małej Utthitahasty prawa dłoń na plecy, lewa spotyka się z palcami prawej. Zostań na chwilę, wdech. Ok, i z wydechem przejdź do mini tancerza powolutku. Dobrze, wdech. I z wydechem przejdź do Anjaneasany, ale tutaj ręce z tyłu, mamy koszyczek. Dobrze, wdech. I z wydechem przejdź do jeźdźca, biodra do maty. I tutaj unieś się do góry, dłonie w geście namaste i łokieć lewy zahacza o prawe kolano. Dobrze, odepchnij się jeszcze. Bark do tyłu, łokieć do tyłu, noga prosta z tyłu. Jeden, dwa, trzy, cztery. Pięć, dobrze. Dłonie na macie i wyprostuj nogę, na której stoisz. Zostań na chwilę. Jeden, dwa, trzy, cztery. Jędź, dobrze, ugnij nogę, na której stoisz. Przenieś ciężar ciała na prawą nogę. Mała Utthitahasta na chwilę, ale po to, żeby przejść do tancerza. I z tej pozycji prawa dłoń na macie, a kolano do góry. I przytrzymaj, patrzymy przed siebie. Noga prosta, na której stoisz. Jeden, dwa, kolano ciągnie do sufitu. Trzy, cztery. Jędź, dobrze. Dłonie mata, przejdź do deski. Kumbhakasana, wdech. Z wydechem Chaturanga Dandasana, kij podparty w czterech punktach. Pies głową do góry.
Urdhva Mukha Svanasana i pies głową do dołu. Adho Mukha Svanasana. Dobrze, zrobimy wszystko na drugą stronę. Lewa stopa, krok do przodu, dostaw prawą. Wydłuż plecy, spójrz przed siebie. Pochylenie. Utkatasana, wdech na trzy. Pilnuj odcinek lędźwiowy. Jeden. Dwa. Trzy. Urdhva Hastasana i Tadasana. Pozycja góry. Dobrze, stoimy na lewej nodze. Aha, mała Utita Hasta, ale teraz lewa dłoń na plecach, prawa spotyka się z lewą. Dobrze, wdech. I z wydechem powolutku przejdź do Natarajasany, pozycji tancerza. Dobrze, wdech. Z wydechem przejdź do Anjinyasany, ale z tyłu zapleć koszyczek i wycofaj od pośladków. Wdech. Z wydechem przejdź do pozycji jeźdźca. Dobrze. I teraz wykonamy skręt. Unieś się do góry. Prawy łokieć po zewnętrznej stronie lewego kolana. Z tyłu noga prosta. Odepchnij się od kolana. Bark ciągnie do tyłu. Łokieć do tyłu. Przytrzymamy. Jeden. Dwa. Z tyłu noga prosta. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze. Dłonie na macie i wyprostuj nogę, na której stoisz. Parshvottanasana. Piramida. Przytrzymamy. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze. Ugnij nogę, na której z przodu nogę ugnij. Przenieś na nią ciężar ciała. Mała Utita Hasta. Dobrze. I z tej pozycji przejdziemy do mini tancerza na chwilkę. Po to, żeby dłoń lewą oprzeć na macie. Kolano do góry. Patrzymy przed siebie i przytrzymamy. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze. I wyjdź z pozycji. Przejdź do Kumbhakasany. Wdech. I z wydechem Chaturanga Dandasana. Pies głową do góry. I pies z głową do dołu. Dobrze. Z tej pozycji przejdź do Kumbhakasany. Jeszcze raz deska. I połóż się na brzuchu. Dobrze, przejdziemy do kobry. Wdech, pozycja kobry. Wydech. Wdech, kobra. Z wydechem przejdź do świerszcza. Opadnij. Wdech ze świerszcza. I z wydechem tak, przejdź do Danurasany, pozycja łuku. Do góry kolana, pięto od pośladków. Dobrze, wyjdź z pozycji. Ok, i mamy pozycję sfinksa. Lewa dłoń skierowana na prawą stronę. Przejdź do półżaby Ardha Bekasana. Tyle, ile możesz. Dobrze, wyjdź z pozycji. Aha, znowu sfinks. Prawa dłoń na lewą stronę. I ugnij nogę w kolanie. I znowu półżaba. Ok, i wyjdź z pozycji. Ok, spróbujemy sobie zrobić całą żabę. Możesz najpierw jedną nogę, z jedną nogą zrobić pół żabę i później przejść do drugiej nogi, albo możemy wykonać jednocześnie. Ok, połóż się tutaj klatką piersiową, ugnij nogi w kolanie, dłonie przenieś z tyłu na śródstopie i teraz palce dłoni skierowane są do tyłu, na zewnątrz. I palce musimy skierować do przodu. Będzie trudno mówić, więc ja będę tylko liczyć. Musimy unieść klatkę piersiową. No i zostać w pozycji. Kolana na szerokość bioder. Pięty delikatnie na zewnątrz. One nie są tak przy pośladkach delikatnie na zewnątrz, tak jak do wirasany, że tak troszkę odsunięte. Ok, próbujemy. Każdy w swoim sposobie.
i zostaniemy na 5 oddechów. Ok. 1, łokcie do siebie. 2, bekasana. 3, 4, 5. Dobrze, i wyjdź z pozycji. Ok. Jeżeli się udało, super, brawa dla ciebie. Jeżeli przeszedłeś przez całą praktykę, też super, brawa dla ciebie. Ok, to co? Już końcowe asany siedzące i koniec praktyki. Możesz sobie zatrzymać teraz, jeszcze raz spróbować. Albo jeszcze raz spróbujmy razem. A jeżeli już masz dosyć, no to już daj sobie przyzwolenie na odpoczynek i zaraz przechodzimy do asan siedzących. No, połóż klatkę piersiową, odłóż na macie, ugnij nogi w kolanach, dłonie do tyłu, na śródstopiach, palce skierowane do tyłu, palce skierowane na zewnątrz i palce skierowane do przodu. Bekasana. Zostaniemy. 1, 2, 3, 4, 5. Dobrze. Powolutku. Tutaj nam wszystko pracuje. Naprawdę. Tutaj odcinek lędźwiowy, klatka piersiowa, obręcz, ramiona, no i stawy skokowe, kolanowe, czworogłowe. Ok. Przejdź do klęku podpartego. Zadrzyj palce stóp. Przejdź do psa z głową do dołu. I skrzyżuj stopy z przodu. Przejdź do siadu. Ok. Wydłuż plecy. Możesz użyć paska, jeżeli masz. Ja lubię używać paska. Wtedy czuję, że ta praca jest bardziej intensywniejsza, ale nie musisz. Wydłuż plecy, weź wdech i z wydechem pochylenie tyle, ile możesz. Przytrzymaj na chwilkę. Dobrze, wyjdź z pozycji. I teraz ugnij prawą nogę w kolanie, przysuń do pośladka i skręć się, lewa, prawa ręka do góry. I prawa ręka po zewnętrznej stronie kolana, wydłuż plecy, weź wdech i skręć się. I przytrzymaj. Dobrze, wyjdź z pozycji i na drugą stronę ugnij prawą nogę w kolanie, stopy pięta do pośladka, prawa ręka z tyłu, lewa góra wdech, wydłuż plecy, weź wdech i skręć się i oddychaj. Dobrze, wyjdź z pozycji. Ugnij lewą nogę w kolanie, lewa stopa po zewnętrznej stronie prawego kolana, lewa ręka z tyłu, prawa góra wdech, łokieć po zewnętrznej stronie, wydłuż plecy, weź wdech i skręć się. I zostaniemy na chwilkę. Dobrze, wyjdź z pozycji i ugnij teraz prawą nogę w kolanie. Przenieś po zewnętrznej stronie, prawa ręka z tyłu, lewa góra wdech, wydłuż plecy, weź wdech i skręć się. Jeszcze odepchnij się od kolana. Dobrze, wyjdź z pozycji. Ugnij nogi w kolanach, prawa stopa koło lewego pośladka. Kolano na środku, lewa stopa po zewnętrznej stronie kolana. Lewa ręka z tyłu, prawa ręka góra wdech i łokieć przed kolanem. Wydłuż plecy, weź wdech, tutaj się na chwilę oderwie pośladek i skręci, ale przyklej, oba pośladki są usytuowane na macie i przytrzymaj. Dobrze, wyjdź z pozycji i ponownie kolana ugięte, lewa stopa koło prawego pośladka, kolano na środku, prawa stopa po zewnętrznej stronie, prawa ręka z tyłu, lewa góra wdech,
Łokieć odpycha nam kolano, odrywa nam się pośladek na chwilę, ale zaraz go przyklej. Wydłuż plecy, weź wdech i skręć. Jeszcze chwila. Dobrze. Wyjdź z pozycji, połóż się teraz na plecach i ponownie ugnij nogi w kolanach. Prawa kostka nad lewym kolanem, prawa dłoń pod prawym goleniem chwyta kolano, druga dłoń chwyta kolano również. I kolano przyciągaj do klatki piersiowej, lewe, a prawe odsuwaj. Rotuj na zewnątrz i przytrzymaj. Dobrze. I zamień strony. Lewa kostka nad prawym kolanem. Chwyć za kolano. Prawy przyciągaj porządnie do klatki piersiowej. A lewa noga rotuje lewe kolano na zewnątrz i przytrzymaj na chwilkę. Ok, i z tej pozycji przejdź do szczęśliwego dziecka. Złap za zewnętrzne krawędzie stóp, kolana pod pachy, przytrzymaj. Dobrze, i swoim sposobem, czy też przez kołyskę, przejdź do siadu skrzyżnego. Kochani, bardzo dziękuję za wspólną praktykę. Mam nadzieję, że zadowoleni jesteście z efektu końcowego. Dziękuję za wspólnie spędzony czas na macie. Zapraszam na moje kolejne praktyki i pozdrawiam cieplutko. Namaste.